Szanowni Państwo, nazywam się Weronika Skowrońska i jestem doktorantką oraz pracownikiem Zakładu Biologii i Farmakognozji na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2021-2022 byłam kierownikiem grantu przyznanego w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Wraz z moim zespołem, doktorem Dominikiem Popowskim i magistrem Maciejem Korczakiem, zajmowaliśmy się uzyskaniem innowacyjnego ekstraktu z liści brzozy, zawierającego składniki o wyjątkowych właściwościach leczniczych, korzystnych w leczeniu infekcji układu moczowego. Zakażenia układu moczowego są jednymi z najczęściej występujących zakażeń bakteryjnych u ludzi. Wyzwaniem w terapii jest wykrywanie kolejnych antybiotykoopornych szczepów uropatogennych, jak i profilaktyka nawracających zakażeń układu moczowego. W związku z powyższym korzystne jest poszukiwanie nowych strategii leczenia, jak na przykład wykorzystywanie substancji aktywnych pozyskiwanych z roślin. Wykonana w ramach projektu optymalizacja ekstrakcji została przeprowadzona z uwzględnieniem kluczowych kryteriów terapii: aktywności przeciwzapalnej, antyadhezyjnej i diuretycznej. Pierwszym kandydatem do dalszych badań był ekstrakt z liści brzozy. Posiada on w swoim składzie kilka grup związków o zróżnicowanej polarności. W związku z tym chcieliśmy przebadać ekstrakty o różnym składzie ilościowym. Oprócz klasycznych naparów wodnych uzyskanych w różnych parametrach ekstrakcji, przebadaliśmy również ekstrakty uzyskane z wykorzystaniem zyskującej popularność metody ekstrakcji nadkrytycznym dwutlenkiem węgla. Badania optymalizacyjne rozpoczęliśmy od szukania ekstraktów o najsilniejszym działaniu przeciwzapalnym. W tym celu wykorzystaliśmy ludzkie makrofagi wywodzące się z linii komórkowej THP1. Model ten umożliwił nam w relatywnie krótkim czasie zbadanie, które ekstrakty najsilniej hamowały sekrecję cytokin prozapalnych lub też pobudzały wydzielanie cytokin o działaniu przeciwzapalnym. Kolejnym kryterium selekcji było działanie antyadhezyjne, korzystne w przypadku infekcji bakteryjnych. Jako że Escherichia coli odpowiada za większość zakażeń układu moczowego, w tym celu wykorzystaliśmy uropatogenny szczep tej bakterii. Jako model nabłonka pęcherza wykorzystaliśmy komórki z linii T24. Samo badanie adhezji bakterii do komórek nabłonka zostało przeprowadzone z wykorzystaniem cytometrii przepływowej. Następnym etapem była weryfikacja działania moczopędnego ekstraktów. Badania in vivo zostały przeprowadzone we współpracy z Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych WUM na modelu zwierzęcym szczurów ze szczepu Sprague-Dawley. W czasie eksperymentów mocz był zbierany, zmierzona jego objętość, a następnie został on poddany niespecyficznej analizie metabolomicznej. W oparciu o uzyskane wyniki wyznaczyliśmy parametry ekstrakcji, które pozwoliły uzyskać preparat przewyższający standardowo stosowany napar brzozy pod każdym analizowanym parametrem. Dodatkowo w ramach projektu została sfinansowana analiza rynku i rejestrowalności produktu, niezbędna do planowania kolejnych kroków na ścieżce wdrożenia preparatu. Kolejnym etapem badań będzie rozwój wniosku patentowego, badania przedwdrożeniowe prototypowych preparatów wieloskładnikowych, a także pozyskiwanie kolejnych źródeł finansowania, aby umożliwić komercjalizację opracowanego przez nas innowacyjnego produktu leku roślinnego.